Czas na tę walkę, przy której panów ochroniarzy proszę o bardzo szczególną ostrożność. Patrzę, jest tutaj trzech, to dołóżcie jeszcze po trzech i lecimy z kolejną walką. Panie i panowie, przed wami Dennis Bad Boy Załęcki! O, nawet to kopnięcie, które nie weszło, jest bardzo mocne. Mam ochotę zejść z tej sceny, panowie i panie. No siła jest naprawdę gargantuiczna. Dobrze, że zmienili stronę. Byłem za blisko akcji. Ciosy wyprowadzane całymi seriami z bardzo dużą agresją. No i wiadomo, że kiedy przeciwnika się nie lubi, ta agresja jest jeszcze większa. Pytanie, czy Dennisowi to pomoże, czy raczej przeszkodzi? I widzimy też tutaj te low kicki, które mogą być w jego wykonaniu potężną bronią. No, tylko widzę, że nawet tutaj w tym mediatreningu te rękawice ci przeszkadzają. Troszkę cię spowalniają. Powiedz mi, czy... przede wszystkim, to jest bardzo ważna informacja, bo tego jeszcze nie wiemy, czy walka będzie kontynuowana na zasadzie 1 na 1, czy jednak 2 versus 1? Pierwszy rozpierdam Alana, później bijemy się 2 na 1. Okej, okay. Nie mam pojęcia, czy ta informacja jest potwierdzona na tę chwilę, ale dowiemy się i myślę, że dzisiaj będziemy mieć odpowiedź. To jest Dennis Załęcki, a już za chwileczkę Alan Kwieciński. Dzięki serdeczne. Panie i panowie, Dennis Załęcki! No jeśli rzeczywiście to się wydarzy, to będzie coś zupełnie nowego. A już teraz jego przeciwnik. Alan! Alanik Kwieciński! Zawsze pewny siebie, muzyka na pewno mu odpowiada. Stały bywalec klubów, zarówno klubów sportów walki, jak i tych drugich klubów. To jest ta pewność siebie wynikająca z doświadczenia. Bardzo szybkie. To na pewno musi być jego główna broń, ta szybkość. Tam będzie duża dysproporcja wagi, więc dynamika to może być jego broń. Ach, te kocie ruchy, te gesty rękami. Alan, chodź. Jeszcze tutaj na słówko. Jak zawsze twój rywal bardzo pewny siebie, ale widzę, że ty także bardzo wyluzowany. Czy to jest dla ciebie najtrudniejsza walka w karierze? Absolutnie tak. Dla mnie to jest niesamowite wyzwanie. I... Ktoś krzyknął i ostatnia, Jezus Maria, dajcie spokój. Absolutnie się czuję pewny siebie. Wiem, że dużo ludzi jest za mną po tym, co się ostatnio stało. Tak jest naprawdę, wierzę w to, że będziecie ze mną razem. Dobrze, na pewno jeszcze będziemy mieli okazję zamienić parę słów przy okazji ważenia. Alanik Kwieciński! Jest fan klub.